Daniel Pogorzelski. Jesteśmy w przepięknych okolicznościach przyrody z cudownymi góralami. Górale bardzo często towarzyszą nam ostatnio podczas naszych spacerów, a teraz też temu wszystkiemu towarzyszyć będą owce. O tak, towarzyszymy dzisiaj bacy, bacom, podbacom, zbójnikom, wszystkim tym, którzy tu będą w Redyku. Dzisiaj odbędzie się zaganianie owiec z hali do domu. No bardzo jestem podekscytowana, bo nigdy wcześniej nie braliśmy udziału jeszcze w takim fajnym wydarzeniu. Czuję się, jakbym była na Podkalu i brała te owce. Zobaczcie, jak pięknie pogoniły za bacami. I zaganiane będą tam wysoko w górę. Jedna owieczka uciekła, zaganiane są do góry, a potem już będą wyganiane do domu, czyli zaganiane na zimę z hali do domu. No Kasiu, tutaj. Przecież to nie jest niesamowite, że tutaj w Chicago, tak daleko, te polskie tradycje są tak głęboko zakorzenione, że właśnie tutaj widzimy. Amerykański luksus, no nie? O, proszę bardzo. I górale dołączą do reszty pod baca. Robert. Robert, czyli co, zaganiamy? Na czym polega Redykt? Opowiedz wszystkim tym, którzy jeszcze nie wiedzą. Co to w ogóle jest? Kiedy się to robi? Jak długo owce zazwyczaj są na hali? Od początku do końca. Słuchaj, ja nie jestem takim ekspertem od tego. Byłem tu młodym chłopcem, jak przyjąłem. Także my robimy co roku Redykt. Redykt to był zakończenie sezonu pasterskiego. Z tego, co ja wiem, ale to taka jest prawda. No tata Franciszek gdzieś tam z przodu, prawda, z owcami. Tak, no to tata by ci coś na ten temat powiedział. Oni od młodego byli, coś tam i uhasił, niedużo. Tak samo Stasiu Bobak. Ale to jest po prostu zakończenie sezonu bacowskiego. A my tutaj to po prostu, żeby utrzymać trochę tej tradycji, obchodzimy w tym samym czasie Franciszka, czyli imieniny mojego taty. Tak. Mojego też. O, proszę. Wszystkiego najlepszego. No i po prostu tak, samej bliscy rodzina. Bliscy rodzina zawsze są zaproszeni. W tamtym roku przez tą pandemię my nie robili. Także tego roku nie zawsze się nawet ubieramy po góralsku. Tego roku chcieliśmy tak bardzo odświętnie, bo się nam atak tego pragło. Pogoda się nam udała. Także... Piękna pogoda i dziękujemy, że zaprosiliście nas również na to wydarzenie. Bo nie każdy może w tym uczestniczyć. O proszę, owce troszkę się rozbiegły. Tutaj górale muszą, juchasi muszą doprowadzić te owce, żeby wszystkie wróciły do stada. Dokładnie. W Chicago, jesteśmy daleko od Chicago, mamy tutaj wszystkich, którzy mówią pięknie po polsku, wszystkich mówią po góralsku i do tego jeszcze ta piękna pogoda, to już w ogóle wyśmienity czas specjalnie dla naszych słuchaczy. No zaśpiewacie nam? Jak nie, jak tam. Ej, bacu nas, bacu nas, wej mi głos. Żołecki, ej, płacy swój łasów, swoją kochanę. Pan baca główny nawet ma kawałek oscypka ze sobą. Swoją kochaneckie.
Panie Franciszku, to jeszcze teraz baca główny. Na czym polega ta tradycja, ten redykt? Proszę opowiedzieć. Pan pamięta to, pan od dziecka robił to, prawda? No znaczy się, tak jucha się, to jak tak poprowadzi powiedzieć, to ja jucha się tylko 3 dni. Aha. I 3 dni polę jak papierus. Ale się odzwycają, a redykać to się redykuje długie ruchy, ale tata mój jucha się 13 lat. Mhm. No i podtrzymuję tą tradycję, bo moi sąsiedzi, moi koledzy, wszyscy juhasi. No i podtrzymujemy taką tradycję, takie, no, takie hobby u nas, to, no, nie w tej Amaryce, ale no, kulturę. Cieszymy się tym i wszyscy moi synowie lubią to, moi koledzy, przyjaciele, lubią, kiedy przyjeżdżam, przyjaciele posiedzieć z nami, ujdziecie, małe jagniątka są, kiedy ser robimy tym. Tak jest. Mało na to mamy czasu, ale tu odpoczywam. No i tak, i płacę! Witajcie! O, tutaj proszę bardzo. Przyjął Bobo. Panie Franciszku, ale to jak pan pamięta czasy taty i tego jak tata juchasił, jak to jest, jak długo zazwyczaj owce są na hali i kiedy się je sprowadza z powrotem na dół? No wychodzą początki maja, no nie? Tak trochę się zmienia ta starość, aby się przekręciła ta kula, no nie? Tak, tak. A przychodzi prawie na... Moje imię na Franciszka. No właśnie, wszystkiego najlepszego. Michał. 29 dzień września. Tak, to był Michał. 4 jest października, to poświęcenie. No, tu ksiądz był, tu poświęcił zwierzęta poświęconą, konie poświęconą, łowiecki. I dziś też przyjdzie ksiądz poświęcić jeszcze, no. Żeby się jako chowała i zimowała i będzie. Wspaniale. Czy też temu zaganianiu owiec towarzyszą, no właśnie, powozy, konie? No to taki był jeden kuń set i włożył tam, a jeden był, co nie rozbyła, kulawka, to włożyli tą kulawkę, trzeba było dowieść. A co to jest kulawka? Owca, która zakulawiła. I wiedzą tam z intece, wiedzą jedzenie, co by juchać nie ustali. Chyba ze który ustali, no to wiedzą, bo te juchać. No, bo jeszcze pewnie oprócz sera, to się coś tam znajdzie, coś mocniejszego. No redykołka to się nazywa szlaska wódki i oscypek to jest redykołka. O, proszę bardzo, to teraz już wiemy. To mamy oscypek, mamy owce, a na resztę dojdziemy na bacówkę. Tak jest. Jak tam z Dziunio? Z Dziunio wspaniale, Danielu, na pewno chciałbyś tutaj też się widzieć, tak?
to, uwaga, że nie jest... Nie bój się, bo ja cię pilnuję. Już nie jeden, jak mówił, nie bój się, nie bój. Co? Było trochę krzywo. To można zawsze. O nie, nie, nie. Aha. Chodź. O jest ten baran, to faktycznie na mnie nie, ten. Jest, no nie wierzy się. Nie wiadomo, co on myśli, tak ubrana jeszcze, jeszcze. Ona czerwona? Oh yeah. O no! Ja idę! Chodźcie do tyłu! Kasia, nie bój się! Nie, chodźcie do tyłu, żeby... Ja się boję tego barana! Ale nie możesz uciekać, bo cię będą gonić! Naprawdę? Tak, to tak jak... Jak gonisz? Ja pójdę w tą stronę! Teraz mnie zrobię, tak. No. Teraz. Chodź, idziemy do tych. Chodź, idziemy, Daniel, bo... Ja tego barana boję. Chodź, chodź, chodź za mną. Tadek biegną. Ale czad, uwaga. O no. Owieczki wracają do domu. Można powiedzieć, że dzisiaj mają totalny wypas i ostatni w tym roku, ale ależ wspaniała pogoda, ależ wspaniała atmosfera. To jest ładne przygonienie tych owiec do domu. Zobacz, ilu ludzi musi nad tym pracować. One się rozbiegają, potrafią pobiec gdzieś tam w prawo, w lewo, a to trzeba tego wszystkiego pilnować. No i... Ja dzisiaj nie jedyny baran, który tutaj się towarzyszy. Ania, ja nie jedyna czarna owca. Więc wszystko się zgadza. Jesteśmy tam, gdzie być powinniśmy. Jak najbardziej. Patrz, koń jedzie też w górę. Nie chcemy tam im przeszkadzać, bo też to są zwierzątka. Nie wiemy, jak te zwierzątka, prawda, się zachowają. Oprócz, że tam córka Roberta też owce goni z tamtej strony. A owce gonią ją. Oj, dwie się zgubiły. Musimy je nadgonić. Mieciu, nadganiaj, nadganiaj! Oh.
za tobą gonią, Kasiu. Ej, 85 stopni daje się we znaki. Jest już 85 stopni Fahrenheita, to na tę porę roku to też... No. W tych porteckach to tam cię popali. Nie chodź tam ogólnie. Chodź ci do góry. To teraz co, owce się pasą chwilę, tak? Tak, ale po malczku się już zradę komę resztę ku ludziom. No dobrze, ale teraz byliście cały czas z przodu. Wy musicie być z przodu, żeby one szły za wami, czy będziecie z tyłu, żeby je zaganiać? Mądre łowce za dobrym i własnym zawsze pójdą. A, widzisz, i tutaj jest tajemnica. No, chodź. Chcesz powiedzieć? Piechotką po historii Polonii w Chicago. Mówisz po polsku? Ty jesteś polską owcą? Tak, piękna. Pierwszy raz w telewizji, to się wcale nie dziwię. Uczyła wyszła do Wieszczycka, skała ją zabiła. Wyszła do Wieszczycka, skała ją
Dajcie tam Piotrze tu! Chodź tam, chodź tam, Stasia nie się... Czemu te dziewczyny nie idą na wód? No a tego nie wiem. Dziewczyny, do wód! Na wód! Nie tam, o ja też jest teraz. Stado idzie za nami, my idziemy za bacami. Ależ mamy dzisiaj piechotkę po historii Polonii w Chicago. Ależ mamy Polonię. Ale jestem dumna z tego, że możemy dzisiaj tutaj być i towarzyszyć w tym wspaniałym święcie. A tu się nagrywa. Chodźcie, chodźcie, konem. Bardzo dobrze, będą się miewać, będą mieć bardzo no, zimę spokojną i myślę, że będą bardzo, prawda, płodne na przyszły rok, że będzie bardzo dużo małych, prawda, owieczek. O to zawsze prosimy. O to zawsze prosimy. Piękna niedziela, proszę księdza. Super niedziela, jest piękna pogoda, prawda. No to święto tak właśnie związane tak samo z Redykiem, ale i ze świętym Franciszkiem, bo gospodarz tego miejsca jest Franciszek, prawda, i prosił o błogosławieństwo dla miejsca. Co roku święcimy przy kościele u nas zwierzątka i w tym roku tak samo na tą niedzielę, prawda, bo po święcinie też tak prawda, licznie ludzie przybyli ze swoimi zwierzakami, ale tutaj ta uroczystość przyroczna tutaj u skików to też taka jest prawda, bardzo tradycyjna właśnie i lubię ją, zapraszam je każdego roku, chociaż dzisiaj jestem trochę zmęczony, ale powiedziałem, że muszę przyjść. No tak, zacny gospodarz to i gospodarza trzeba odwiedzić. Dokładnie tak, pan skik jest zacnym gospodarzem, no tak samo prawda, mówi, no dba o te owce, jak widać zresztą, nakarmione wróciły, radosne do domu, myślę, że spokojnie tutaj mogą spędzić zimę. Witamy, witamy, witamy tutaj naszych góralek. Nasi widzowie tutaj pragną, żeby usłyszeć piękny śpiew, nie tylko górali, ale góralek. Zaśpiewacie nam? No ba. No ba. Okay, może tak stajmy ładnie. Dziewczyny z Chicago, w Chicago, nie w Chicago samym, ale oczywiście na południu naszego miasta. Przepiękne góralki, które mieliśmy okazję podziwiać podczas ostatnich wyborów królowej, ale tutaj na hali takie rzeczy się dzieją. Tutaj w gospodarstwie, w gospodarstwie Kasia, już państwa. Mam pomysł na następny program. Tak? Głos pod halanek. Tańczący z owcami. Tak, tańcząca głos, z owcami. Głos pod halanek. I tak zrobimy, zrobimy program o przepięknych góralkach, który tutaj mamy, bo zasługuje to na jeszcze większą uwagę. Dziękujemy wam bardzo i oczywiście przechodzimy dalej. Tam panowie też śpiewają i pewnie już będą teraz zaganiać te owce
za zagrodę, tak? Sam Bóg ze swoimi dobrodziejstwami obdarza wszystkie żyjące istoty, nierzadko przyjmuje ich pomoc albo posługuje się porównaniami z ich życia, by nam przybliżyć zrozumienie dzieła zbawienia. Zwierzęta zostały zachowane w arce przed wodami potopu, a po potopie uczestniczyły w pewien sposób w przymierzu, jakie Bóg zawarł z Noem. Paschalny baranek przypomina ofiarę składaną na początku wyzwolenia narodu wybranego z niewoli egipskiej. We wnętrzu wielkiej ryby ukrywał się Jonasz. Luki żywiły Eliasza na pustyni. Zwierzęta uczestniczyły w pokucie ludzi. Razem z całym stworzeniem uczestniczyły w odkupieniu dokonanym przez Chrystusa. Z zastanowieniem świętego Franciszka, patrona zwierząt, również prośmy więc Boga o błogosławieństwo dla tego wietrza, dla tego stada, a zarazem wysławiajmy Słońce, podajmy Mu dzięki za to, że wyszczył nas wszystkimi stworzeniami. To są na ziemi. Prosimy także o to. Boże hojny, dawco wszelkich darów, czy dałeś ludziom zwierzęta, by im służyły pomocą pracy w spokajaniu szczerych potrzeb. Po błogosław, pokornie Cię prosimy te zwierzęta, które dałeś nam dla podtrzymywania życia ludzkiego, aby dobrze służyły naszym potrzebom. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I Was błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Słuchajcie, księdza, podcie głowę. Na Facebooku będziecie, uśmiechajcie się. Na telewizorni. Niewierząca była. Wszystko zakończone sukcesem. Cały dzień bardzo sympatyczny, bardzo miły. Owce poświęcone, gospodarstwo również. My oczywiście gospodarzom, panu Franciszkowi i Robertowi, bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Był to dla nas zaszczyt towarzyszyć wam i waszym tradycjom tutaj w waszym domu. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich gości, którzy wzięli udział w dzisiejszym naszym nagraniu. Dziękujemy bardzo serdecznie i wysyłamy ten odcinek na cały świat. Jak bardzo z was dumni jesteśmy, że kultywujecie te polskie tradycje, góralskie tradycje i góralską kulturę właśnie tak daleko od domu, ale tak gorąco, całym swoim sercem. Dziękujemy bardzo za uwagę, pozdrawiamy serdecznie. Kasia Bowko. Daniel Pogorzelski. Do zobaczenia w kolejnej Piechotce. Hej, na wodę!